Jeff Lemire jest bez wątpienia utalentowanym scenarzystą komiksowym. Świetnie odnajduje się w różnorakich stylach, superbohaterach, jednocześnie za każdym razem tworząc niepowtarzalne doświadczenie. Z jego nowszych dzieł możecie kojarzyć takie komiksy jak Death of X, The Terrifics, Thanos, Sentry i Czarny Młot. Komiks, który od jakiegoś czasu kurzył się u mnie na półce, czekając aż łaskawie sięgnę po niego, rozpakuję i zakocham się w nim. Ale zanim jeszcze będę rozpływał się w zachwycie nad tą historią, parę suchych faktów. Wydany przez Dark Horse Comics, Black Hammer pojawiał się w formie zeszytowej od 20 lipca 2016 do 20 września 2017. Komiks cieszył się tak dużą popularnością, że Egmont podłapał temat i pierwszą połowę historii wydał w Polsce już 15 września tego samego roku, a drugą 24 stycznia następnego. Jeden z nielicznych chyba przypadków, gdzie komiks superbohaterski tak szybko do nas trafia. Tłumaczeniem zajął się Tomasz Sidorkiewicz. Czarny Młot to w założeniach bardzo nietypowa historia superbohaterska, zasadniczo dekonstruująca cały gatunek. Opowiada o grupie bohaterów, która przeciwstawiła się gigantycznemu zagrożeniu w formie antyboga w mieście Spiral City i w efekcie tej walki zaginęli. W rzeczywistości przez całe 10 lat byli uwięzieni na farmie, gdzie okoliczni mieszkańcy nie znali ich jako bohaterów i musieli przystosować się do tamtejszego życia. I zapewne zastanawiacie się, skąd te całe moje gadanie o dekonstrukcji gatunku. No cóż, przeważnie w komiksach superbohaterskich bohaterowie nie muszą się obawiać o takie rzeczy, jak chociażby starzenie się. Tego typu sprawy przeważnie rozwiązuje się poprzez zabicie danej postaci i późniejsze wskrzeszenie jej o x lat młodszą, albo po prostu wykonanie rebootu całego uniwersum. Mnie to osobiście strasznie drażni, bo takiemu Spider-Manowi co chwila odbiera się możliwość dorośnięcia i prowadzenia odpowiedzialnego życia. Tutaj śledzimy jednak historię bohaterów na przestrzeni wielu lat. Historia Abrahama Slama poczęła się podczas II wojny światowej, gdzie został typowym ulicznym bohaterem, jednak na przestrzeni lat pojawiały się coraz to większe zagrożenia, którym już nie potrafił sprostać. Nie tylko z powodu braku supermocy i właściwego wyposażenia, ale też tego, że wiek zaczął mieć wpływ na jego kondycję, a coraz późniejsze heroiczne działania przeważnie zaczynały kończyć się dla niego zwykłą kompromitacją. Golden Glaze z kolei to starsza kobieta, która pod wpływem magicznego słowa Zafram zamieniała się w 9-latkę uzbrojoną w supermoce. Kiedy jednak po walce z antybogiem wylądowała na farmie, Zafram przestało działać i nie mogła się odmienić swoją zwykłą postać. Lemire w tym momencie kpi sobie z wiecznej młodości herosów, pokazując dramat tej postaci, gdzie 55-latka uwięziona w ciele dziecka musi publicznie żyć jako dziecko, chodzić do szkoły i nie sprawiać problemów, jednocześnie będąc uzależniona od alkoholu czy papierosów. I choć wam może się wydawać kuriozalny widok dziecka chlejącego i palącego, komiks przedstawia to w sposób dobitny i przerażający. I oczywiście nie da się zaprzeczyć, że Lemire swoich superbohaterów czerpie z głównego nurtu komiksowego, to jest DC i Marvela. Golden Glaze to nikt inny przecież jak Shazam. Abraham Slam bardzo przypomina Kapitana Amerykę. Czarny Młot to skrzyżowanie Thora z Nowymi Bogami. Mark Marx z Marsa to John Jones, marsjański łowca. I jasne, można teraz próbować oskarżyć Lemira o plagiatowanie i brak własnych pomysłów, ale wydaje mi się, że właśnie ta swoista niby żynka ma większy wpływ dzięki temu na czytelnika. Całość historii ma charakter mocno depresyjny, bo to historia o niepowodzeniach tych bohaterów na polu emocjonalnym, gdzie Mark nie potrafi znaleźć swojej drugiej połówki, Abraham próbuje trzymać drużynę w ryzach, choć sam ma wiele wątpliwości, a Golden Glaze mierzy się z ciężką depresją i myślami samobójczymi. I to wszystko jest tak realistycznie przedstawione w tym abstrakcyjnym, niemożliwym świecie, że to mnie jako czytelnika wręcz dołuje, a jednocześnie seria intryg, jaka odbywa się w ramach tej historii, odważnie prowadzi do samego końca i teraz z niecierpliwością czekam na kolejne tomy. Rysunki w wykonaniu Dina Armstrona doskonale wpasowują się w klimat historii i zwiększają jedynie jej walory. To artysta, który do normalnej historii superbohaterskiej kompletnie by nie pasował, natomiast tutaj jest zgoła inaczej. Nawet Lemire w swoim posłowie o tym wspominał. Postacie żyją w brudnym, prostym świecie i autor świetnie podkreśla to, jaki czas wywarł efekt na bohaterach. Wiecznie zdołowani, nieco szaleni, po prostu mistrzostwo w czystej postaci pod kątem graficznym. Ale jest jeszcze strona superbohaterska, którą też należy sobie chwalić. Nie wiem, kto dokładnie projektował kostiumy, ale swoją kiczowatością i kolorystyką przypominają twory złotej ery komiksów i rysunki Jacka Kirby'ego. Nawet okładki tworzone są na modłę lat 40. i 50., czasami nawet bawiąc się w ten sposób narracją. Tłumaczenie i samo wydanie moim zdaniem stoi na wysokim poziomie i nie ma się do czego doczepić. No dobra, poza jedną rzecz, która mi się nie spodobała, gdy odmieniono antybóg na antyboże. I no po prostu na chwilę mnie to poraziło. Ja rozumiem, że ta odmiana jest zgodna
zasadami języka polskiego, ale dla walorów estetycznych czasami warto odpuścić sobie gramatykę i powiedzieć antybogu czy coś takiego. Niemniej te dwa tomy jak najbardziej wam polecam, bo są zwyczajnie w świecie fenomenalne i warte przeczytania. Czy dalej tak będzie? Na pewno. Jedynie pozostaje czekać na tłumaczenie Age of Doom, będące bezpośrednią kontynuacją, ale takie historie jak Sherlock Frankenstein czy Dr. Starr, będące integralną częścią uniwersum, już są dostępne w języku polskim i pewnie miło zastąpią nam czas oczekiwania na przygody na farmie. I to by było wszystko. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i dajcie znać, czy takie okazjonalne recenzje komiksów wam pasują, bo mi bardzo. Trzymajcie się, na razie, cześć!